Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro nadal ciepło, ale w całej Polsce będą występować burze, bo znowu aktywny ma być front atmosferyczny. Tylko do południa ma być pogodnie i słonecznie, z wyjątkiem gór, bo tam padać może już od rana. A po południu już w całym kraju przejdą burze z ulewnym deszczem i z porywistym wiatrem. Miejscami, zwłaszcza w pasie od Szczecina przez Łódź po Rzeszów, burze mogą przyjmować charakter nawałnic. I nadal ma być ciepło. Termometry prawie w całym kraju wskażą od 20 do 27 stopni. Chłodniej będzie tylko w pasie wybrzeża, tam nieco poniżej 20. Teraz sprawdźmy, co u nas. Noc początkowo pogodna i bez opadów i dopiero w drugiej części nocy na południu regionu przelotnie pokropi deszcz, a termometry wskażą od 12 do 15 stopni. Poranek w pasie północnym regionu ładny i w miarę słoneczny, a na południu Dolnego Śląska będzie się chmurzyć i tutaj popada deszcz. W trakcie dnia już w całym województwie pogoda będzie zmienna, pojawią się i chmury, i słońce, a dodatkowo przechodzić będą burze. I te burze mogą być gwałtowne, z silnym wiatrem i opadami gradu. A na termometrach jutro od 20 stopni w Kłodzku i w Wałbrzychu do 24 we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie wyniesie 994 hektopaskale, ale może się wahać. Wiatr głównie wschodni i południowo-wschodni, słabiej umiarkowany, w burzach porywisty. Biometr raczej będzie niekorzystny, a warunki drogowe pogorszą się w czasie opadów i burz. I to już wszystkie informacje o pogodzie. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.